Kapryśna aura nie zniechęciła fanów prywatki PRL-u do odwiedzenia Wisły. Impreza rozpoczęła się w piątek rajdem maluchów, a zakończyła w niedzielę koncertem orkiestry Dentej. Oprócz miasteczka PRL-u dużym zainteresowaniem cieszyły się również wydarzenia towarzyszące. W niedzielę, kiedy tylko przestało padać, na placu Hofa pojawiły się rowery retro. Chętnych, by przejechać się na takich jednośladach, nie brakowało. W zeszłym roku duże zainteresowanie wzbudzał Adam z Wrocławia, a właściwie to jego własnej konstrukcji rowery. Podobnie było i w tym roku. To jest dwumetrowy monocykl nazywany potocznie żyrafą. Specjalna konstrukcja, zamiast łańcucha są trzy koła, które przynoszą napęd jak zębatki. Łatwiej wejść niż zejść, bo trzeba za każdym razem zeskakiwać z tych dwóch metrów na sam dół. Trzeba zachować równowagę, ten monocykl konkretnie, przez to, że ma te trzy koła. W taką pogodę jak dzisiaj, jak jest ślisko, to te koła potrafią się jeszcze ślizgać dodatkowo jedno po drugim, także jest bardzo trudno. Trasę rajdu wszyscy pokonali bez większych przeszkód. Na zakończenie nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, bo przecież rowerowy rajd retro to nie tylko rowery, ale również odpowiednie stroje i nastroje. My nie wskoczyliśmy z kamerą na rower, ale za to przejechaliśmy się autobusem Ogórkiem. Pani dyrektor, dzisiaj podróżujemy? Podróżujemy po Wiśle ogórkiem. Ogórkiem, naturalnie. No, na prywatce PRL-u, jak prywatka PRL-u, tylko ogórek. To jest stara Skoda, autobus. No, dzisiaj przyjechał z Jemielnicy, województwo opolskie. I takim ogórkiem można było sobie już wczoraj podróżować i dzisiaj? No i wczoraj i dzisiaj, no może jak damy radę, jak pomożecie, to jeszcze jutro sobie popodróżujemy. To zostanie. To zostanie. Klimat jest, zainteresowanie jest, ogólnie piknik PRL-u Wiśle cieszy się zainteresowaniem. I tutaj nie patrzymy na pogodę, przychodzimy. Ogromnie i wspominamy lata 60., 70., 80., wracamy do lat naszej młodości, no i świetnie się bawimy. Świetnie się bawimy. Co w tym roku takiego było wyjątkowego? No w tym roku wyjątkowego, no naturalnie ogórek. Ogórek. Naturalnie woda z saturatora, naturalnie lody Bambino, naturalnie bar mleczny, dancing PRL-u. Wspaniały dancing PRL-u. No dzisiaj proponujemy Państwu rowerowy rajd retro. Wracamy w lata już troszeczkę wcześniejsze, lata 20, lata 30. Ale no, z powodzeniem i z bardzo dużym zainteresowaniem międzynarodowy rajd retro. No i kochani, no i po raz pierwszy w tym roku zapraszamy Państwa do szkoły PRL-u. Lekcja języka polskiego, rysunku, zajęć praktyczno-technicznych, języka rosyjskiego. No i śpiewu, nauka śpiewu była. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.